Tutaj 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 12 miesięcy na rok, jak wierzymy my chrześcijanie, katolicy, mieszka Jezus Chrystus w Eucharystii. My lubimy do Niego przychodzić, ale co my na dzisiaj, najczęściej dzisiaj do Pana Jezusa mówimy? Panie Jezu, nie ma powołań. Panie Jezu, puste seminaria. Martwimy się, czy będą sakramenty. Kto nam pogrzeb podprawi? Panie Jezu, nie ma kleryków, nie ma księży. Panie Jezu. Czy kiedy słuchaliście, co z tego miejsca? 12 miesięcy w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, obecny eucharystyczny Jezus Chrystus nam odpowiedział: Panie Jezu, co Ty o tym myślisz? Nie ma powołań? Pan Jezus mówi: ja mam powołania, tylko wy myślicie szerzej. Może akurat w tej epoce, w tym miejscu, gdzie ty jesteś, jest mniej powołań i zamyka się jakieś seminarium na klucz. Ale są seminaria w Indiach, są seminaria w Afryce, są seminaria w różnych częściach Azji, świata Ameryki Łacińskiej, gdzie jest bardzo dużo młodych ludzi pragnących zostać księdzem. Proszę bardzo, jeden z dowodów. Hello, this is Father David Obara, a priest from Kenya. I'd wish to take this opportunity to thank God for the gift of vocation, having chosen me to serve Him as a priest. I am very happy and ready to serve Him whenever and wherever He needs me. Thank you. I co? Nie ma powołań? Są! Dlatego bądźcie gotowi, rozpoczynamy 11. edycję Adomis. 11 lat działa już w papieskich dziełach misyjnych. Ta cudowna akcja wsparcia powołań może nie najbliżej nas, ale w wierze nie ma terytoriów zbyt dalekich. Wspierajcie misyjne powołania. Adoptuj misyjnego seminarzystę. W różnych częściach świata są różne seminaria, gdzie jest bardzo wielu młodych ludzi wierzących w prosty sposób Ewangelii i pragnących pozostać do końca życia księżmi. Wesprzyj ich. Zainteresuj się akcją Adoptuj misyjnego seminarzystę. Rusza 11. edycja Adomis.